<laughs> Ciekawe, właśnie, czy jakbym na żywo tę roszadę próbował zrobić, czy to czy Tomek by się zorientował, że nie można? <laughs> Ciekawa sprawa. Dobra, tutaj nast następuje w sumie nie wiem co. Czy tutaj Tomek do końcówki będzie chciał przejść? Nie, Tomek końcówką nie jest zainteresowany to ja sobie zagram goniec e6, bo tutaj zawsze goniec na c4 jest naprawdę potężny i naprawdę turbo upierdliwy, jak taki goniec zostanie wpakowany no to to jest po prostu dramat w Sycylu czarny po prostu nie ma się gdzie ruszać, więc staram się tego rodzaju wariancików unikać jeżeli jest oczywiście taka możliwość no, i teraz po złośliwości oczywiście klasycznie staram się rozpocząć tutaj jakąś ekspansję, ekspansję na skrzydle hetmańskim. No dobra, tutaj coś się, czegoś takiego to się nie spodziewałem. Dobra, zagram H6, sprawdzę y, jaki on ma pomysł na tego gońca. Właśnie następuje y, cofnięcie. No to ja tutaj grzecznie sobie też y, Hetmanem odejdę, żadna mi się tutaj krzywda raczej nie dzieje i nie wiem, czy mogę sobie na to pozwolić. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś takiego sobie wymarzyłem z ideą, że jak goniec odchodzi, to gdzieś tutaj może nawet poatakuje, a nawet może pion pchnę, bo tutaj jednak przeciwnik króla swojego broni tylko dwoma pionkami. A też, jak goniec w razie co odchodzi, to ja jestem w stanie wlecieć na C5 z dużą dozą aktywności no i zawsze z tym królem tam będą tarapaty, a jak król odchodzi na h1 h3, ja zawsze nie, ja zawsze pos, yy, posiadam posunięcie h5 yy, i tam po wybiciu wiadomo wie, że się otwiera i król ma problemy yy, okej okay. yy, poddymione zostało, no wisi mi, Uff, absolutnie tego nie brałem nawet pod uwagę no dobra, no bicie, bicie, bicie i co się dzieje No bicie na e6. No o kurde. A ten Tomek tutaj wyczynia dzisiaj no. Dobre. Biję tutaj, po biciu biję tutaj, po biciu na e6 zrobię roszadę. I ten skoczek jest nietykalny. Bo jak on skoczka zbije, to traci hetmana. Więc tym razem, tym razem ja lepiej policzyłem chyba. Bo jeszcze się tutaj partia oczywiście nie skończyła. No, białe pola mam pieruńsko słabe. To muszę przyznać. Kurde, ja nie wiem czy on goniec D3 nie ma ruchu, jeżeli goniec D3 tutaj wygrywa, no to to jest po prostu xD Bo, Jestem pewien, że Tomasz nie liczył tego zawczasu, ale chyba się skleiło No dobra, co poradzisz jak nic nie poradzisz, nie? No, kto mógł się spodziewać, że tutaj na koniec wariantu y, po prostu Biały ustawia maczugę y, i mnie dojeżdża na królu? No, przecież to Karlsen by tego nie widział. No, 100%. Okej. Okay. Człowieku, co tu się dzieje? Tak klicze coś takiego, nie? Wiecie o co chodzi. Wieża F7, Hetman F7, wieża F8. Nie, no mata dostaje, kurde. No to niezłe obliczenie. E, dobra, spróbujmy coś takiego wobec tego. Prosty plan. Ale głupi. Bo tu, tu i tu. I przecież wieża mi jeszcze wisi. A nie, bo wieża traci na F2. Dobra, to chyba można. Ale czekajcie, tutaj i co ja zrobię? No chyba zbiję na F2 wpierw, jo? Nie no, teraz to szach. A no właśnie, i ta wieża mi wisi, przecież i mat mi wisi. No co się dzieje ze mną. No nie no jeszcze się z czym mogłem zagrać, co? Ale jazda. Dobra, dawaj. Jeszcze jedna. Dobra. Skoro to je 4 takie potężne, to ja wrzucę 4. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, zagrajmy coś głupiego, ale prostego. Czy kolega Jasku będzie na przepotężnym turnieju w Lublinie? Jak najbardziej będzie. Nie, będzie grał w grupie A, więc jeżeli ktoś chciałby się z potężnym Jaskułem zmierzyć, to się do grupy A trzeba zapisać i są dobre szanse, że z Tomaszem sobie pykniesz gierkę. Próbujemy tutaj e, parę gońców e, przeciwnikowi zakosić, ale jednak Tomek e, nie chce tutaj oddać. Hmm. Dobra, może w ten sposób poprawimy pozycję, bo mam na pewno tutaj przewagę w przestrzeni, więc to jest fajne, tylko niestety nie bardzo widzę, jak tę przewagę w przestrzeni miałbym wykorzystać. Dobra, godzina 3, bronimy. Tyk. Na G3 bicia się nie boję, bo w razie co nie, linie F e, otworzą sobie do akcji. Okej. Okay. No dobra, no to zbiję. Czy mam jakieś sprytne wtrącenie? No nie, no mogę coś takiego spróbować. Pionem B7 ewentualnie się zainteresuje. Jak on właśnie bije, to tutaj linię F mam półotwartą. Więc może coś na tej linii F podziałam. Dobra, nastąpiła defensywa. Ja zagram wieżę D1, żeby mi tutaj pioneczek nie podwisał. Na roszatkę mam goniec, bije H6. O kurde, a to co? O fajny motyw, żeby pole D5 zdobyć. No kurde, w formie Tomek. Ewidentnie. Dobra, no co, co poradzisz? Nic nie poradzisz, trzeba zbić. I może tutaj tak sprytnie albo głupio oddać pionka? Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oddaję piona, goniec D4. Licząc na to, że będzie jakiś potężny atak na króla. Jak nie będzie, to mówi się trudno, żyje się dalej. Okay. No i teraz gdzie jest rekompensata? Na pewno do ataku na króla przydałby się Hetman w akcji. Więc spróbujemy tutaj Hetmana przeprowadzić. Ciesz nie wiem, czy on po prostu F6 jakiś nie może zagrać. I wtedy najzwyczajniej w świecie nie mam jak ukąsić, bo czarne pola będą zblokowane całkowicie. Ale może yy, na E6 coś poatakuje? Tego wiecie o co chodzi. No dobra, no spróbujmy, bo co tutaj mądrzejszego będzie. Coś tu Hetmana podstawiam. Nie, nie podstawiam. A, tylko podstawiam wymianę. No dobra, tak samo niedobre. No dobra, zbijmy. No niestety ofiara pionka zbyt optymistyczna była. No na pewno yy, na pewno jeżeli tutaj powymieniam, to mam przegraną. Spróbuję tego skoczka może ograniczyć. Kurde. Dobra, spróbujemy wjechać może na C6 coś z tego wyjdzie. Ale jednak to jest na czysto... Jeszcze jakby pionki były tak, to coś można dyskutować, ale tutaj zawsze mnie Tomek zajedzie zajedzie tym pionkiem z linii E, co nie? No dobra, chociaż wie, że spróbujmy zaktywizować jakiś kontrolny szach kontrolny wjazd na c8 zdaje się, że skoczek lepszy od gońca zdecydowanie No wiesz, od d1 i raczej do poddania już będzie Dobra, nie wiem Słuchajcie, bo on coś tu knuje Bicie wieża D1, tak? A jak zbije na E1, to wieża E1 i na E4 wisi, więc być może tutaj się wyczułgałem, powiedzmy pirazy oko z problemów, ale dalej ten Skoczek mnie oczywiście martwi mocno, yy, gdyż jest potężnie aktywny oczywiście. To jest ewidentnym problemem dla mnie. Dobra, nie wiem czy mogę. Słuchajcie, pionkówka jest przegrana? ale wie tak naprawdę. No dobra, muszę zbić. No muszę zbić. O Jezu! No czemu? G5. No kurde. G5 od razu nie zagrałem. Dobra. GG. No. Dobra, poszło. O, D4 konsekwentnie jest rzucane. Aaa, London! Został od razu odpalony. Main warianty tutaj są stosowane, zero litości. Dobra, nie wiem, zrobię tak, po prostu, cyk. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, zagrajmy skoczek H5. Dobra, zbijmy. Ja ciągle teraz mam wrażenie, że Tomek coś potężnego knuje. Tych partych mnie tak złoił. Ciężko teraz się gra. No ale dobra, tutaj spróbujemy oponenta docisnąć na skrzydle. Hop, lecimy tutaj pionami. Się w ogóle absolutnie niczym nie przejmujemy. Czy grozi jakiś mat? Nie grozi jakiś mat. To lecimy dalej. A przynajmniej nie widzę. A jest stara, dobra zasada. Mniej wiesz, lepiej śpisz. Więc jak nie widzę mata, to się nie przyjmuje ewentualnym matem, choć nie wiem, czy jakiś skoczek G7 nie wejdzie, ale jak wejdzie, to trudno. A ja sobie zagram tutaj. Dobra, zagram sobie tutaj, zobaczymy, co z tego wyjdzie. On chyba na C2 teraz przyjmuję ofiarkę. Eee, dobra, coś takiego. Czaję się na bicie na D3. Eee, dobra, bije na D3. Wierzę tu Hetmanem. Eee, Wierzę tutaj wierzą. choć gońcem chyba lepiej by było. No, rozbiję. Hetman. No kurde! Uf! Dobra, go next. Zdenerwowałem się teraz. Dobra. Jednak 2600 bulecia, to ciężko dogonić takiego zawodnika, nie? Ale spróbujemy. Ok, zmiana wariantu nastąpiła. Po żądalu. Spróbujemy tutaj przeprowadzić posunięcie E4. Tutaj znana pułapka, jednak oponent postanowił w nią nie wpaść. Dobra, to ja się grzecznie cofnę w takim razie. Eee, dobra, nie wiem, tutaj zbiję po prostu. Eee, nie wiem, chyba tak mogę. Zagram sobie H3 grzecznie. Dobra. Dobra, jest presja. Cofam się tutaj. Jest wszystko zabezpieczone. Zero realnych problemów. Wow! Dobra, nie wiem o co chodzi. Odchodzę. Kurdy, co on robi? Aha, bo tu Choler. No podstawiłem. Absolutnie nie rozumiałem, co poeta ma na myśli. Przyznaję się bez bicia. No kurde by. Dobra, zobaczymy, czy tutaj będzie jeden honorowy. Ja liczę, że tak, widzowie. Dobra, C5. Lecimy w Sycyle w takim razie. Jak coś ma zadziałać, to Sycyl. Dobra. Cofamy się. O. Tak już nie spodziewałem. Dobra, rozwój, rozwój, rozwój. Ale sprytnie. Na pewno to nie było dobre poświęcenie. Ale tak mnie to zbiło tam z pantałeku, że mnie tym poświęceniem rozjechał, rzeczywiście. Kurde, no jest to doświadczenie buletowe naprawdę potężne. Nie do podrobienia. Coś takiego. No dobra, wjeżdża tutaj przecinik we mnie. Więc ja grzecznie się tutaj spróbuję zabunkrować. Okej. Okay tu biję, tu biję odchodzę no i tutaj pionka c6 no muszę w ten czy inny sposób zdobyć e, chociaż przyznam szczerze, że jeszcze tegoż sposobu nie dostrzegam w jaki, jak to konkretnie miałbym e, miałbym go zdobyć, dobra może zacznijmy od tu i tu dobra, bijemy aha o dobra lecimy pionami w ogóle się nie boimy no może troszeczkę I tak ciut ciut o dobra odejdę i podstawię figurę no kurde człowieku i on ma jeszcze 15 sekund więcej. Skubany. No, jaki on jest szybki. Dobra. Nie no, teraz... Teraz odpalam 150% mojej szybkości. I spróbuję dogonić Tomka. No dobra, no szybkość odpaliłem, nie powiem, że nie. Ale jednak na jakości straciłem ostro. Kurde. No, co mogę powiedzieć? No, better player. Dobra, dawaj, next. Time. Dobra, C5. Spróbujmy tutaj w stylu Benoniego polecieć. Opsa. Tyk. I tutaj można w ten sposób do tematu podejść. To jest takie głupie, ale śmieszne. Dobra. Ale! Agresja z jego strony nastąpiła. Dobra. Wyprowadzamy figury. A, on z królem w centrum chce grać. No dobra. To ja wiadę sobie na F4 i zagram. Dobra, Jolo, lecimy już B5. Pełna agresja tutaj wjeżdża z mojej strony. Eee, z... No, hmm, 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 hmm. Dobra, skoczek F4. Jednak nie taka pełna ta agresja wjeżdża z mojej strony. Taka, taka na 3 czwarte agresja wjeżdża z mojej strony teraz. Dobra, cyk, skoczka się pozbywamy stąd, bo on mnie tu irytuje. Dobra, wrzucimy tutaj wieżę zaraz do akcji. Tutaj sobie odbije, Ludzi arbuzik, nic mi się złego chyba nie dzieje. Dobra, cyk, atakujemy dalej. O, czuję, czuję, że będzie dobrze, widzowie. Czuję, że będzie dobrze. Teraz, żeby tego nie popsuć. Żeby tego nie popsuć. Dobrze! Wreszcie tego buleta upalowałem jednego. Jest git.